Witajcie kochani, to jest kolejny odcinek mojego Let's Play Adventure Craft Zelda. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku trochę końcówka słabo wyszła. Nie dotrzymałem słowa, ponieważ save, który zachowałem, który był nieco zepsuty, spieprzył się na amen. Już nie mogłem go jakkolwiek odzyskać. I teraz, to co pamiętam, mieliśmy łazić w poszukiwaniu różnych miejsc, które możemy otworzyć za pomocą bomby, łuku, bądź też łopaty. Chyba w tym celu wyruszymy najpierw nad jeziorko. To tutaj będzie. Ogólnie mamy teraz zdobyć grzyby dla czarownicy. Choć my mamy już butelkę, chyba. Tak, mamy już butelkę. Nie wiem, do czego jest ta butelka. Może da się nabierać wody do niej. Zaraz się przekonamy. Mamy, no, łopatę. Wszystko praktycznie mamy. Pewnie jeszcze dużo rzeczy możemy znaleźć, ale... Możemy nabierać wody? Nie, nie możemy. Coś z tym będzie, jeszcze nie wiem co, ale coś będzie. Dobra. Co ja mogę trzymać? Łopatę. Dobra. No cholera, znowu z tym renderowaniem są problemy. Nie wiem, na czym to polega. Dodatkowo musimy uważać, może gdzieś jabłko znajdziemy. Jabłko dla jednego kolesia mieliśmy znaleźć. Już fatalne jest to renderowanie. Cholera, taki ładny to jest widok. Może przelecimy sobie tylko. O, o tak, o. I powinno się... Nie, nie ładuje się. Ależ wredne. Dobra, lecimy. Trudno. Znać to miejsce. Tutaj gdzieś były miejsca, gdzie możemy łopatą kopać. Tak mi się wydaje. Ale... Świetny ten klimat jest. Możemy coś kwiatki? Jestem ciekaw, trzeba prowadzić różnych rzeczy z łuku? Nie. Nic. Fuck. Znowu jesteśmy w momencie, w którym nie wiadomo gdzie, co robić i gdzie iść. Mam sprawdę drogę na śnieżny biom, ale tej drogi chronią wrota z kluczem srebrnym. A srebrnego tego nie mamy niestety. Wiem, że w dungeonach są oczy, których jeszcze nie odkryłem. Ale średnio jak mam tam wrócić nawet. No bo niektóre są pozamykane, a drugie wejdę i znowu będę miał problemy. Ale, kozacki motyw z tyłu łopatą. Patrzcie, ile nam za jeden ten wypada. Nawet po 3, po 5 rupisów. Dobra, no to... jezioro takim moim prostym, amatorskim okiem zostało obejrzane i tu nic ciekawego nie ma. Dobra, idziemy dalej. Przypominam sobie też, że tam gdzie zdobyliśmy bomby na pustyni było przejście, którego nie mogliśmy przejść. Myślę, że po tej pustyni będzie warto się podkręcić, ale jeszcze wróćmy teraz na stare, że tak powiem, na stare śmieci. I tutaj zobaczmy, co możemy jeszcze znaleźć. Tam jest dungeon 4, czyli coś tu tam właśnie pójdziemy. Teraz tutaj jeszcze trzeba. Cholera, jeszcze było... Przy dungeonie drugim było przejście. O, tak miało właśnie, do rozwalenia. Pamiętam już. Dungeon pierwszy, nie wiem, czy oka nie możemy tam strzelić. Możemy się przejść. Mówię, to jest taki odcinek bardziej, w którym będziemy łazić. Więc dungeon pierwszy, dungeon drugi i po desercie się pokręcimy. Mamy czas. Muszę wam wynagrodzić jakoś, że teraz spieprzyłem ten motyw z ostatnim odcinkiem. Przepraszam was. Creepy music. I co, już tutaj wejść ogólnie nie możemy. No właśnie, ale patrzcie. Mam tu oko. Druga grata się otwiera, ale jazda. A to co to jest? Bomby jeszcze wszelki wypadek rzucimy. Nic. Dobra. Tu coś będzie. Patrzcie, dzisiaj rozszerzenie dungeona, ale jazda. Test celności, jak ja to kocham. Patrzcie, za pierwszym razem będzie. Żartowałem. No i teraz za nami się otworzyło. Dobra, spokojnie sobie przejdziemy. Co my tu mamy? Co to mięso? Nie żartuję, nie wiem co to jest.
Jezu! Jaki wariat. Tam jeszcze mam drogę. Ale poczekajcie, co to jest? Proca! Ale... cholera. O! Z niej strzelamy? Dobra. A co to jest to? Ślimak jakiś? Cholera. Dekum... Orzeszek Dekum. Były gdzieś miejsca, gdzie można było go zasadzić, mi się wydaje. A tutaj mam przeczucie, że trzeba bombę wpakować. O kuźwa, nie trafiłem. Jeszcze raz. Jest to moje przeczucia. Ale no tam... tam od biedy można było się wbić tylko. Może tam bumerangiem rzucę. Jezu, jak mis. No, przez ścianę wróć. Dobra, mamy procę. Nie mam bladego pojęcia, czy ona nam jest potrzebna. No ale jednak widać, że do dungeonów opłaca się wracać. Więc sobie zwiedzimy resztę. Lecimy tędy. Opa. Czekajcie, tam chyba nie ma sensu wracać, ale... O, widzę miejsce do łopaty. Yep. O, tam widzę trawę do ścięcia. Na koło domku też można zrobić rundkę. Oj, do łopaty. Ale gówno, nic mi wypada. Nie zadowolicie mnie paroma rupisami, cholera. Danke. Ale skąd my możemy sobie wytrzasnąć? Właśnie spróbujemy, jak kolejne miejsce znajdziemy, czy nie można deku orzeszka zasadzić. Bo zjeść do niożemy, klikam właśnie i nic się nie dzieje. Dobra, lecimy. Miejsce, stąd przybyliśmy, w sumie jest oczyszczone. Na razie więcej tu zrobić nie możemy. Lecimy sobie na pustynię. I w ogóle w tamtym kierunku. Przez tą bramę. Tamten co? A tamten chciał te czarne kości. O, właśnie. A, nie da się. Myślałem, że da się zasadzić. I wypadnie to jakiś cholera. Fajny item. Nie. Przekombinowałem. Tam jest czwarty dungeon. To tam w sumie byłem, gdzie teraz idę. Dobra, idziemy na pustynię. A, drugi dungeon jeszcze można. Gdzie on jest? Tutaj? Tak, tutaj. To trzeci też można by było odwiedzić. Ach, cholera. Ale mamy trasę. Tutaj na pewno jest ściana do rozwalenia. To pamiętam, bo na swoim materiale przez przypadek zauważyłem. O. Bom. A? Drabina, czy coś tu jest? O. A drugi ten. Kawałek serducha. No, może być. Jeśli wejdziemy do dungeona, już jesteśmy tak blisko, to... to trzeba skorzystać. Żeśmy tylko się nie zamknęli, błagam. To jest chamski dungeon. Ale tu możemy wracać, z tego co widzę. To do pierwszego nie można wejść już później. Czyli do tego właściwego dungeona. Patrzcie. No. Super. Oddawaj strzałę. Nie, coś tu się musiało otworzyć. Nowe tajemnicze przejście. A tu sufit się otwiera. O, widziałem oko. Złaś! O ty gadzie. Ale gad. No i co, że się zamknęłeś? Zamknął... Nad nami nie ma? Nie ma.
Nie wiem, zaraz przeszukam to jeszcze. O, 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 spóźniony. Gdzie to się było? A tam? Co tam było? Czekajcie. A w ogóle to już możemy łazić. Jezu. Dobra, możemy się tam przejść do dalszej części tęczona. Bardzo mi się niemiło. On jest chętnie zniszczalny. Nie, zniszczalny. Mędziarz. Patrzcie, że już dwa oczy. Kurczę. Dwa razy w oczy strzeliliśmy. W tym dungeonie i żadno nic nie uaktywniło. Co oznacza, że albo musimy jeszcze jakieś strzelić i dopiero nam się ta scenka odpali. Wiem, że to była gdzieś próba starczą. Tutaj, tutaj. To było... Cholera wie, gdzie to było. Dobra, trzeba się przejść. Jak coś to wrócimy, przecież wiemy jak. Opa. Tutaj. Nie? Co tutaj było? Tutaj, aha, tutaj będą... Tu dwie skrzynie, tu nie ma oka. Nawet nie wchodzą. Cholera, pułapka się odpala. Oj, slowdown był. A to mnie dotknęły. Na zmianę będę ci lał. Patrz, jakie to jest uczucie. Ty głupi kościaku. Tak, to właśnie takie uczucie, jak się dostaje ze strzały tyle razy. Tyle trąć. Dawaj, nie da się. Ej, ju! Jest, ju! Dobra, to nic nie ma. Co to jest? Boss room? Nie, w boss roomie nic nie było. Rzecz ten... O, to tu. Mówiłem. Mówiłem, że coś tam będzie. Trzy oczka trzeba było odpalić. Mówiłem. Trzeba tylko trochę pomyśleć czasami. Użyć to coś w głowie. Nie, dobrze, żartuję, przecież to moja wina. Okej, zobaczymy co tu się kryje. Aha. No. Ale spadł. Czopek. O. Średnio. Nie, że wysoczyć jeszcze kolce. No, super. Ciekawe, jak ja tam przeskoczę. Czekajcie, może to trzeba... Nie, tu nie ma drogi. O, widzę. Widziałem klocek. Niewidzialny, ale widziałem. Jakkolwiek to brzmi. O, tu. Dziwnie to wygląda trochę. Aha, a teraz co? Aha! Drabina urośnie. Byłem blisko. Jakiś secret room. Widzicie, ile was ominęło. O, kurwa. Opa. Łykaj, ścierbo. Co my tu mamy? O, jakaś muzyczka fajna. Quiver. Fajnie, żebym jeszcze wiedział, co to jest. Kołczan? Nie wygląda jak jakiś kołczan, ale...
Co jest? With this driver, you can know. Aha, może więcej strzał nosić. 500. Może być. W lancu, prawda? Coś fajniejszego, ale może być. O Boże, nie trafiłem. O, bardzo się cieszę. Dobra, drugi dungeon spenetrowany. Naprawdę chcę ci bić? Jo. Teraz na pustej. Nie, jeszcze. Przydałoby się trzeci dungeon spenetrować. Mamy. O, kuźde, ale czas szybko poleciał. 16 minuta rania, a my. Mamy nic. Dobra, idziemy jeszcze trzeci ten dungeon. Przynajmniej następny odcinek będziemy mogli sobie spędzić na normalnym, prostym podążaniu zgodnie z wątkiem głównym. Dobra, Lake Hylia. Hylia! Ale tylko wstąpimy do tego dungeona. Bo w sumie jak nie pamiętam, czy tam dało się wejść. Czy tam da się wejść. Zaklutniemy szybko. A co dalej było, spoko. Dobra. Run. Ale to też strzeli, śmiesznie wygląda. Jakbyśmy byli na jakimś granicy światów. O, tam jest dungeon. Aha. Oj. Oczy, trzeba szukać oczu. Ale teraz z kolei, o ile ładnie wpłynęliśmy, to nie wiadomo jak wypłyniemy. Tam to tak niezbyt ciekawie to wyglądało. O, już guardiani jacyś cholerni. No po dwóch szło. Tam są ci, im podziękujemy. Zacząłem tylko tego, ja nie się zagłębiał specjalnie. Ja szczerze mówiąc, tak jak pamiętałem, że w tamtym dungeonie są oczy, teraz sam tutaj nie pamiętam, że je trochę było. Tak tylko oględnie to zobaczymy. Okej. Okay. Oh, seriously? Dobra. Nie, spadamy stąd. Nie wiem, jeżeli tu coś jest, to powiedzcie mi w komentarzach. To jest najdłuższy, taki najbardziej monotonny dungeon, bo tutaj musimy pływać dużo. Ale wiadomo, pływanie w Minecraftcie to nie zabawa. Tu się pływa i pływa. Mniejsza o to. Gdzie my jeszcze możemy podążyć? Za głosem serca. Dobra. Tamtędy się jumpniemy, co nam? Się bawić w Yamakashi. Dobra. No i teraz próba. Zobaczymy, czy to przepłyniemy. Trzeba się trzymać brzegu, jak coś to se odstąpniemy, będziemy skakać po prostu. Ale da się, o! Z wypycha prawie. Szaleństwo. Dobra, lecimy stąd. Dobra, dungeon 4 i pustynia. Tam coś musi być. Teraz, co prawda mamy jeszcze dodatkową rzecz, bo mamy praca, ale ona nie wiem, czy to czegoś jest w ogóle przydatne. Oj, to w ogóle jest praca. Slingshot, dobra, praca, ma szczęście. Nie tutaj.
Tędy, Darto, tędy będzie. O, nie lubię tego tunelu. Ach, ile ja rzeczy nie lubię. Ten poker face jeszcze. O, tędy. Mysza. Bye bye, myszo. Tutaj kolejny. Co się stało? Dobra. I rozwiązać soundtrack. Fajnie. Dobra. My tu nie byliśmy chyba. O, wszerz, tu coś wybuchło. Na stówę. Coś wybuchło. Przejścia, cholera. Trupy. Żeby się nie zrobić. Na razie idźmy jakby w jedną stronę. Zatwiajmy rzecz po jednej stronie. To się teraz nie rozbić co na 10 stron jedną postacią. Ejo. Szczyt to Garso. Patrz uważnie ten. Ja wam pokażę, gdzie patrz uważnie. A. No, ty. Hej. Hej, pomóż. Dobra. Nie wiem, czy to jakaś wskazówka, czy to my musimy... A gdzieś użyć specjalne super... czegoś, ale... Ja nie wiem, o co tu chodzi. Teraz idziemy dalej. O, jaskiniowy pająk. Fuj. No. Paskudo ty. O! Cześć. O, 10 arrowów. Wielcie mi rzecz. Tu byliśmy. Tutaj nie byliśmy. Jezu Chryste. Clearly Elayson. Jak one nas złapią w kąt, to po nas. Lepiej już to tylko dostawać parę razy. Patrzcie, czy on straszył. Wredne. O, tam coś jest. Super. Łucznicy. Raz nie zobaczę, co to ta włócznia chyba... co to ta włócznia. Też dobry jestem. O, po dwa wypuszczają, po dwie. Amatorzy. Ożesz! No nie, padam. Wredna bestia. Ciota. O. Dobra, zobaczymy, które to nasze strzały. Jeszcze to... Pociągnijmy za sznurek. O, coś się otworzyło. Nawet nie widziałem tego przejścia. Fajnie, że się otworzyło. Ciekawe, gdzie my jesteśmy w ogóle. Proszę, mapę. Uuu, jesteśmy pod Crocodile Forest. Się zużyło. Tutaj jeszcze nie ma drogi. Patrzcie, jak to jest odrężna ta droga, bo my teraz jesteśmy tuż pod tym lasem. A żeby taki w Minecraftie był jaskinie. Całe z tego. Całe z ziemi. O! Dobra. Gdzieś się otworzyły jakieś drzwi, ale nie wiem, czy to chyba stąd trzeba wyjść, bo tutaj już przeszukaliśmy wszystko. Wpada w ucho.
Dobra, musimy znaleźć tam, gdzie się tworzyło. Cholera wie, czy teraz musimy znowu do Crocodile Forest wracać, czy gdzie? Byliśmy tak jakby pod tym Crocodile Forest, więc... Tak podejrzewam, że to właśnie tam coś się tworzyło. Tylko co, gdzie i jak? Typowe trzy pytania. Czuję, że coś banalnego wręcz opuszczam ciągle. No ale dobra. A może tutaj gdzieś to będzie? Bo tam jest ten tunel. Wy se siedźcie. Tutaj. Może jeszcze do dungeona zejdziemy. Znaczy nie wiem, czy to dungeon, czy ruiny. Frajer. Lurujemy go do lasu. Naprzód. Dobra, spadamy stąd. Trzeba myśleć, co się gdzieś może otworzyć. Ja gdzieś kojarzę, żeby było takie przejście, ale gdzie? Ni cholery. Jak się przejście otworzyło, było dużo ziemi. Gdzie my byliśmy w ogóle? Byliśmy bardziej w tą stronę gdzieś. Że tutaj nie ma takich przejść. Przynajmniej ja nie kojarzę. Nie wiem, gdzie iść. Nie no, tam byliśmy, to nie ma sensu łazić 100 razy w to samo miejsce. Fuck. To jest taka fajna cecha tego, że jak już myślisz, że coś wiesz, to tak naprawdę nic nie wiesz. Tak przynajmniej mi się wydaje. Gdzie możemy pójść jeszcze? Co tutaj jest? Chata będzie wiedźmy, tak? O, ale możemy rozwalić dzwonki. O, przypał. A, mam butelkę z jakimś głównym. Red Potion. Wypił, ale jestem prawie pewien, że jak wypiję, to zepsuje się grę. O Boże. Nie, dzięki. Co ty masz? O, leci głos. I want mushrooms, mushroom. O, darliśmy się. Dobra, ja za chwilę kończę ten odcinek. Jeszcze tylko... No nie wiem, może na tej pustyni, jednak w tym tunelu coś pominąłem. Cholera robię. O, znowu muszę tam iść. Nie, może między odcinkami przynajmniej jakkolwiek się nasunę sam siebie w jaką stronę i jak ja mam iść. Może wtedy będzie mi łatwiej trochę. Bo to naprawdę no ideas. On nic się nie respi. Wiedzą z kim mają do czynienia. Dobra, idziemy do tego tunelu jeszcze szybciorem. To jest koniec odcinka, już powinien być. 30 minut właśnie minęło. No ale dobra.
ale ten czas leci. Ale w dobrym, tak. Bobru chciał się popisać swoją inteligentną i adekwatną do pory mową, a wyszło jak wyszło. Chciałem tylko powiedzieć, że nie zapomniałem. Och, shit. O, karetka za ornem u mnie jedzie. Możliwe, że to usłyszycie. Jak to rozwalić? Tam coś jest. I tam ta tabliczka gdzieś jest. Coś było, że spójrzysz z bliska. Dajcie. A! I przez ścianę. Nie mam pomysłu. Co z tą ścianą? Nie dało się wysadzić, to już pomysły się skończyły. Tutaj było tylko to. Dobra. Coś mi się gdzieś otworzyło. O, ho, ho. Tutaj było... była ta... Nie, coś tu było, już też nie pamiętam. Strzały chyba tam były. O, tam nie byłem. W tej odnocy nie byłem. Dobra, lecimy tutaj szybciorem. Dobra. Co tutaj mamy? Next skeletons. No to ja ładnie całą nogę pominąłem. Już zacząłem się bulwersować, że nie odzna się bomba. Czy coś wszędzie wysadzić? Dobra, wyjątkowo będzie dłuższy o 5 minut odcinek. Macie. Ta droga nie wygląda zbyt dobrze. Rób. Jeżeli padnę, to się... Kurze. Jezu Chryste! It's a trap. Dobra, szybko tam lecimy. Chcieli nas na złotą rupisę wziąć. Bałwany. No dobra, chciałem tę rupisę, ale... Do czego? Dobra. Jeszcze za czym, co z przodu jest. Okej. Tędy. O, mamy wyjście. Wyjście, komrad. O, kuźwa, gdzie my jesteśmy? W jakimś lesie. Lostwood. Jabłko widziałem. Lostwood, yeah. Z tego pochodzi najgenialniejszy, jaki może być. Remix z Zeldy. Lost... To takie jest u mnie w intro zresztą. Jeżeli ktoś straszy, to w ogóle dla niego. Brawa, tu gdzieś jabłko widziałem na drzewie. Dla tego króla się pamiętacie? Gdzie to było? O, jest. Jabłko? Apple. I zjeść teraz. Dobra, ale co będzie dalej, dowiecie się niestety dopiero w kolejnym odcinku. No nie, no przykro mi, ale nie chcę robić dłuższych odcinków niż zamierzałem. Tak więc dzięki za uwagę. Ja się z wami i żegnam. Banzai.